Państwo, to niezwykłe wydarzenie w naszym mieście. Bardzo się cieszymy, że zostały zorganizowane pierwsze mistrzostwa hurlingu w Kędzierzynie-Koźlu. W imieniu pani prezydent Sabiny Nowosielskiej chciałem Państwu pożyczyć powodzenia w zawodach. To bardzo twardy i trudny sport. Ja, oglądając w internecie zawody tego typu, stwierdzam, że tylko najtwardsi ludzie, którzy mogą ten sport uprawiać, przyjechali dzisiaj do Kędzierzyna-Koźla. Kędzierzyn-Koźle zatem stoi dzisiaj, jest miastem najtwardszych ludzi na świecie. Życzę Państwu powodzenia i sukcesów. Niech zwyciężą najlepsi. Witam wszystkich w tej hali sportowej pięknej i chcę, żeby wy zobaczyli dzisiaj wspaniałe walki i uczyszyli się z tego, i każdy sobie wyobraził, jakby to sam zrobił, jakby był uczestnikiem. I życzę wszystkim zdrowia i powodzenia w przyszłości, w życiu. A sportowcom chcę tylko życzyć zdrowia i ostrej walki, żeby oni walczyli do ostatniego, żeby każdy mał jeden do jednego szacunek. To jest najważniejsze w naszym życiu i kiedy szanujemy swego przeciwnika, znaczy będzie w świecie, nie będzie wojny i będzie peace. Będzie tylko na dobrze będzie w tym świecie. Mistrzostwa świata z hurlingu uważam otwarte. Oczywiście teraz kolejny punkt regulaminowy. Po prostu meldunek sędziego zawodów, pan Aleksiej Semigał. Шановні спортсмени, шановні представники команд, шановні гості, шановне керівництво міста і небайдужі до участі у цьому заході. Я хочу від імені Української федерації хортингу, яку я тут представляю, подякувати всім за тепле прийняття, за підготовку змагань, за надані належні умови для проведення змагання для побуту спортсменів. І хочу побажати всім спортсменам чесних, безкомпромісних поєдинків, красивих перемог, гарного настрою і найприємніших спогадів про цей захід, про перший чемпіонат світу з хортингу, який відбудеться і проходить вже на території Польщі в місті Кендзежин-Козле. Дякую і всім натхнення. Thank you.
Ігор Шевчук, ми виступаємо, і наш також тренер пан Томаш, який тренує зараз також наших хлопаків в Гібуфтові. Ми представляємо спортклуб NA і Краків, і Гібуфтом, Томик мовить правильно, бо не добре мовив по-польськи. Спеціальний в Гібуфтові. Так, ясно. Виступаємо за спортклуб Еней, місто Дрогобич, і за у складі збірної України. Андрій Шевчук є тренером школи Еней, яка знаходиться в Дрогобичу, і пан Томаш є тренером в зеспіле шкіл понадгімназіальних в Гібутові, де будуть учити хлопаки, вихованця Андрія. To świetnie, że trafili do Polski. Świetnie, cieszymy się bardzo, że mamy taką zdolną młodzież w Gibułtowie. No i czekamy na pierwsze sukcesy. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz na Mistrzostwach Świata, a przy współpracy z klubem Smog na Wiśle Kraków będziemy uczyć się też kickboxingu. Także szkoła w Gibułtowie, myślę, będzie miała kolejne sukcesy sportowe. Wasz pokaz był bardzo atrakcyjny, chyba wymagał dużo pracy i przygotowań. Tak, chłopaki dużo lat trenują się w klubie i niektórzy po ile lat najwięcej? Найменше, хто тренується в нашому клубі, це є 9 років. Найменей то 9 років тренувалися в клубі. Чи несамовитий наклад праці, щоб осягнути так знакоміті виніки? Так, так. Myślę, że tak. No, zdecydowanie tu chłopaki pokazują, że tego się w tydzień nie da zrobić, także tutaj lata pracy na tej zasadzie, a jeszcze lata pracy ich czekają. Myślę, że Mistrzostwo Świata dzisiaj jest bezwzględnie, reprezentują już nasz tak samo kraj, także no, cieszymy się póki co z tego pokazu, zobaczymy jak sędziowie nas ocenią. Byłem zaskoczony, bo to wyglądało jak w filmie sensacyjnym, a nawet jeszcze lepiej. Ze Stevenem Seagalem. Ale... Tylko, że tam jest mnóstwo trików, a tu się prawie wszystko działo naprawdę. Jest. No myślę, że tutaj chłopaki pokazali, że te triki można uprościć, zatrudniając ich w jakichś filmach gangsterskich. Владимир. Готовится последних Няговский Игорь, Мухин Дмитрий. Последних категория 18-35 до 55 килограмм. Соловей Дмитрий, Пшенник Артем. Досрочную победу техническим нокаутом одержал Порубченко Владислав. Як дошло до зорганізування перших мистецтв світу в хортінгу власне в Кендзяжині-Козлю? Помисл зорганізування мистецтв світу є ще виник рік тому. Це був єсень, październik 2014 року. Kiedy organizował Mistrzostwo Europy w Ukrainie, w Lwowie i przyjechało zawodników tylko z Ukrainy, nie było, byli tylko paru reprezentantów, przedstawicieli krajów, to jest Słowaki, Rumunie i Polaki. Jeden Polak był z jednego klubu sportowego i w
wynik taki, pomysł, że trzeba zrobić za terenami Ukrainy, temu, że u nas ostro idzie zaraz wschód, teraz wojna faktycznie nieogłoszona. Ale i stwierdziliście, że w Polsce? Trzeba za granicą, nawet nie najpierw pomysł, czemu w Polsce, temu, że mam tutaj rodziny i znam mniej więcej polski język, ale powiedzieli od razu wszystkie, że pojedziemy na mistrzostwa, gdzie jak będzie bezpieczny kraj, tylko w to miejsce. I tak wynik pomysł pojechać tutaj do Polski. I... A skąd się znalazł Kędzierzyn Koźle? Spotkaliśmy się, poznaliśmy się z Tomaszem Prusem i jako już przyjaciółmi, dobry znajomy już, poznałem go jak normalnego człowieka, jak porządnego faceta, jaki trzyma słowo. I zaproponowałem wiosną, no, na pewno nie pamiętam dokładnie, jaki to dzień był, ale to nie istotne. Tak, to gdzieś był marzec. A nie bałeś się go, taki duży, ty taki szczupły? Pierwsze spotkanie, tak zdziwiłem się, taki wielki chłopak, ale... Tak, lepiej zbudowany niż Huta Katowice. No tak, ale kiedy nie byłem bardzo zdziwiony, kiedy usłyszałem, że Tomasz był brązowym prezerem Mistrzostw Świata z Kyokushinkai Karate w Japonii i zrozumiałem. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że ja pomiędzy dwoma bardzo niebezpiecznymi facetami stoję. Ale można czuć siebie bardzo bezpiecznym. No tak, z Wami to mógłbym pójść na niejedną zabawę ludową. Ale powróćmy do mistrzostw. Spotkaliście się i co? I od razu ty hura robimy? Nie, oczywiście, że nie. Tylko obopólnie, po prostu z naszych gdzieś tam wspólnych rozmów, jakichś tam uczestnictwa, ćwiczeń, gimnastyki, no stwierdziliśmy, że możemy zrobić to u nas w kraju. Ja zaproponowałem Kędzierzyn Koźle, bo nie jest złym miastem. No i tak obopólnie stwierdziliśmy, że robimy Mistrzostwa Świata. No i w tym niestety, że jestem z Kędzierzyna Koźla, najbardziej tutaj obcykanym osobą, no to oczywiście wziąłem jako organizatora tak samo tych mistrzostw z Łukasza Grotowskiego, jako sekcja bokserska Towarzystwa Sportowego Chemii. Dokładnie. No i tak obopólnie w trójkę żeśmy podjęli już decyzję całkowitą, że będziemy robić tutaj jednak te mistrzostwa i będziemy obopólnie wszyscy organizować wszystkimi siłami, tak żeby się one odbyły. Oczywiście każdy swoją rolę odbył, każdy jakieś tam z nas zadanie miał. Jeden szukał organizatorów i tak dalej, drugi zaczynał się tam... No taka impreza potężna to przecież wymagało wiele wysiłku. Tak jest. No i dlatego... Co trzy głowy to nie jedna, dlatego że podzieliliśmy się każdy robotą, działaniem. No i bardzo obopólnie nam wszystkim tutaj dobrze wyszło. Mam nadzieję, że obecnie wszystkim tutaj osobom, które brały udział i w widzach, i kibicach, i w zawodnikach, no spodobały się i mam nadzieję, że no wyszło dobrze. To się jeszcze okaże za niedługo, kto, co, jak się na ten temat wypowie. Właśnie, zaraz zobaczymy, co powie nasz gość z Ukrainy, ale zanim powiesz coś o mistrzostwach, to jego już wychwaliłeś, on ciebie nie wychwalił, więc powiedz sam o swoich sukcesach sportowych. Jak zrozumiałem, sukces jest po mistrzostwach. Tych. Tak. No, najpierw powiem, że mistrzostwo odbyły się w trzech kategoriach. To jest wzrost. Ale jeszcze najpierw chcę słyszeć o tobie. O tobie wcześniej walczyłeś, przecież zdobywałeś medale. No, 6 lat temu skończyłem walczyć w dyscyplinie ręczny bój. Byłem drugi na mistrzostwach Europy w Budapeszcie 2008 rok i trzecie miejsce miałem w Niderlandach 2009 na Mistrzostwach Świata. Z tej dyscypliny to był ostatni mój występ. I teraz stanąłeś jakby z drugiej strony. Tak, ale już trenowałem, już po cichutku już zarodziła się idea robić turniery. To jest jubilejny turniej mój, 30 turnierów zrobiłem za 8 lat. Brawo. No tak, po cichutku robiliśmy, podchodzili do Mistrzostw Świata, tak. No to jakie twoje refleksje po tych pierwszych Mistrzostwach Świata?
Bardzo mi się spodobała organizacja, bardzo popracował Łukasz Grotowski dobrze. Tomasz Prus powiedzę, że spotkałem się z takich pierwszych w życiu raz takiego człowieka, że tak ostro wziął się za to. I ta orkiestra, ta hala sportowa, bo to było pod patronatem miasta, było my zwrócili się przez klub sportowy do Urzędu Miasta i dali. Ale powiedzmy o tych najważniejszych, których obserwowałem na macie. No niesamowicie, szczupli chłopcy, walka na śmierć i życie niemalże, a jednak pełna kultury i dżentelmeństwa. No tak, w tej dyscyplinie jest szacunek, to jest najgłówniejsze do przeciwnika. U nas w życiu zawsze się odbyło wszystko jak po zakonu bumeranga. Jak rzucisz, tak i wróci. Jak kąt odbicia, padania, równy kątu odbicia, tak? I my znamy, że jak postępuje człowiek, tak jemu to wszystko wróci. I ten wygrywa tylko zawody, jaki ma szacunek do przeciwnika, jaki ma cierpliwość. Te najlepsze jakości w człowieku, jakie zebrane, tylko dają mistrzom stać mistrzami. I dlatego po przyjacielsku przegrany ściskał się ze zwycięzcą. Tak, tak. To jest w zasadach tego sportu napisane, że musi uszanować przeciwnika po walce. Największa grupa przyjechała z Ukrainy. Tak, zwykle, bo to jest nasz sport wymyślony w Ukrainie i u nas dużo zaraz zawodników jest teraz. I faktycznie wszystkie województwa, paru województw jeszcze nie działają, ale już kluby jest. Ale jest wojewódzkie organizacje już stworzone i podpisane umowy z państwowymi wydziałami sportu. Ukraina była najliczniej reprezentowana, ale byli też przecież reprezentanci również innych krajów. Byli Słowaki zaproszeni, przyjechali. Była reprezentacja z Republiki Uzbekistan. Bardzo porządnych chłopaki, grzeczni, dyscyplina na poziomie. Nawet w tym hotelu, gdzie musisz żyją, to po pierwszej nocy pracująca kobieta podeszła rano i zna, że to ja zaprowadziłem tych chłopaków i mówię, jeszcze takiej drużyny nie widziałem, że tak posprzątali za sobą sportowcy młody, 14, 15, 16, 17 lat. Takie już wychowanie i te kubki tak poskładane, mówię, jeszcze takiego nie widziała, że tak się... Ale walki były ostre, niesamowicie. No nawet kilka zakończyło się kontuzjami, niestety, ale to jest taki sport. To jest taki sport, bo statystyka wskazuje, że w piłkę nożnej więcej traum po mistrzostwach. Ale tu zawodnicy układali się równo. Równo wykładali się, bo medal o mistrza świata i temu ostro walczyli. Każdy boił się zrobić błęd. Widać było, że niektóre walki nie chcieli tak zacząć się tak ostro, ale jak zaczynali się ostro, to jak naciągnięta sprężyna. Dwie rundy, pierwsza runda w rękawicach, druga runda bez rękawic, gołe pięści, nie wolno uderzać w twarz. Tak, takie jest zasady tego sportu. To jest pierwsza runda ma nazwę siła. To jest wykorzystana siła ręki. No tak myślę, że tak za nasz Jeromenko Eduard, jaki wymyślił ten sport, tak zaprowadził. I druga runda to jest szacunek. Tam, gdzie utrzymać się trzeba od tych uderzeń w twarz, bo chce się uderzyć naprawdę, bo chce się wygrać, ale trzeba gasić w sobie wykorzystanie. Trudne psychicznie. Tak, psychicznie. I to łamie przeciwnik w sobie, zawodowiec w sobie łamie tą jakość. Żeby... Były też bardzo ciekawe pokazy. Pokazy u nas, ja co roku widzę, że poziom rośnie, bo chłopaki coś wymyślają takie, że nowe cuda. No, latają, można tak powiedzieć. I podsumowując, zadowolony jesteś? Bardzo, bardzo zadowolony, że odbyło się to w Polsce, że to uśpiech Hortingu za granicą da Hortingu więcej
wielki poziom w Ukrainie, bo tak jak każdy człowiek, jaki wyjeżdża w inny kraj, on to kultury też uczy się tej kultury i te zawodniki, jak do was przyjechali, oni pojadą do domu z już innym myśleniem, z pragnieniem wyrównać ten kraj i zrobić Ukrainę taką jak Polską. Życzę wam tego. Ty już się pewnie znudziłeś, ale teraz wracam do ciebie. Twoje podsumowanie. No ogólnie jestem i chciałbym też podziękować wszystkim tutaj właśnie jako sponsorom, współorganizatorom, bo dzięki nim, tak szczerze mówiąc, też tutaj bardzo dużo pomogli, żeby to się wszystko odbyło. Zadowolony jesteś generalnie? Tak, tak, właśnie. No to takie tak, no to tak czy nie, no taki chłop, tak. Oczywiście, że tak, jestem bardzo z tego zadowolony, ale ogólnie jeszcze chciałem właśnie do tego dorzucić, że dzięki tej całej organizacji w dobrym tutaj kierunku prośb, to co się tutaj robiło dookoła, oni ogólnie to wszystko, co się działo, to dzięki nim to się tak zrobiło, że wszystko na naj wyszło. No to teraz panowie, powiedzmy szczerze, chociaż może po cichu, będą drugie Mistrzostwa Świata w Kędzierzynie Koźlu, czy też będą gdzie indziej? Zacznę od ciebie. Na pewno będą jakieś tam plany, bo dużo osób jakichś ciekawych tutaj podsunęło pomysłów, których można byłoby jeszcze lepiej się w jakiś sposób rozwinąć w tym charakterze jako hortingu. I na pewno będziemy rozważać, żeby coś w tym kierunku, jako w Polsce, żeby coś następnego się odbyło. I mam nadzieję, że może za niedługo się spotkamy znowu, porozmawiamy. Może. Będziesz skłonny do rozmów? No, w planach jest na drugi rok kuchar Europy. Po tym roku kuchar świata musi być, potem Mistrzostwa Europy i za 4 lata tylko Mistrzostwa Świata. Niestety musi iść po kolei. Czy Kędzierzyn Koźle ma szansę? No zwykle, że tak. No, teraz idzie taka, po mistrzostwach idzie faza analizu tego, co odbyło się i myślę, że długo myśleć nie będą, jak będzie propozycja. Wszystko zależy od Tomasza. Jak Tomasz zaproponuje kolejne mistrzostwa i naprawdę zrobimy tak, jak on mówi, lepiej, bo na pomyłkach się uczą, a te ludzie, jakie nie robią błędu, to ci, którzy nic nie robią. Nic nie robią, tak. Otóż to. No. W takim razie do zobaczenia. Na razie. Перерыв. На второй раунд шлема и перчатки можно снять. Если кто-то пользовался бинтовкой, бинтовку убрать надо с рук. Запрещены удары руками в голову. После поединка мужчин готовятся опять кадеты 14-15 лет. Люлин Захар, Украина. Мадалинов Бахрам Джон, Узбекистан. Победу решением судей получил Лёксин Богдан. Гафуров продолжит поединки. Кедыш жовнеш, дичай президент. Колись військовий, а тепер президент. Да, я был когда-то на войне в Афганистане старшиной Кабульской разведроты 3 года. Byłem na wojnie w Afganistanie 3 lata starszym porucznikiem
Десантная войска. Розвідгрупа десант. Десант. Так. А зараз вже скрócę тę całą historię, бо zaczęło się w Afganistanie po wojnie. Pewnie coś jeszcze się działo, ale to właśnie ty wymyśliłeś Horting. Війна війною колись була, але це власне ви зробили цей вид спорту. Так. Да, після війни я був фізоргом розвідроти, в принципі, тренував солдат. Ну і, естественно, Хортинг тепер має такі спеціальні методики. Очень сильний вид спорту після війни. На войне был тренером, тренировал войсковых и мав барзо дуже вишку в штуках вальки ружних. И тему з тей войсковой, так и загартування войскового, такий виник, такий спорт, як хортинг теж. Хортинг – це połączenie różnych walk. Яких? Хортінг – це поєднання різних стилів. Як це є? Яких? Да, дело в тому, що в хортінгі максимальний арсенал прийомів, які тільки можливі в спортивній схватці. В хортінгу є максимальна кількість двигів, жутів, технік різних, які мають максимальне поєднання під час вальки. Тобто дуже може застосовувати в поєдинку великий арсенал того. Як то ще стало, що вимислилиш щось такого? Не знаю, сиділиш над тим ночами і мислилиш, чи просто от так, знаючи те різні стилі вальки, сказав, з того зроби хортінг? Ну, дело в том, что до хортинга я занимался боксом, дзюдо, закончил Днепропетровский институт физкультуры, высшее спортивное образование у меня. Вот. И после этого много раз выступал за границей на чемпионатах мира и Европы по дзюдо, по кюкушин-карате. До війни я ще в молодих роках займався різними штуками вальки, це то є був бокс, джудо. І за літа виступування на мистецтвах Європи і світу здобув сам, як чоловік, здобув дуже дуже, познав тих технік і побував на різних мистецтвах і на різному поживі був, і на самій гурі, можна повідати, мистець Європи. Ну, але з тими його техніками то хіба не найлепіше, якщо ході о нього, бо ході з мачугом. Ну, власне, то, ну, ви стоїте з, ну, це така, жарт такий. Так, що... Да, правда, я хочу сказать о том, что имея такой подарок, я его в руках держу, потому что я хочу подарить его от всей души своему другу Томашу Прусу, который очень много сделал для организации первого чемпионата мира. А первый чемпионат мира, я считаю, в хортинге, это показательное соревнование, и мне очень приятно, что это произошло именно в Польше, потому что мои спортивные соревнования когда-то очень много проходило в Польше. Я хочу символ государственной власти Украины и символ духа нашей нации передать как братскому народу польскому в лице Томаша Пруса. То зараз зробиш то офіційно перед камерою, але найперше перетлумачмо. Так, ну, тримав в руках такий символ козацтва українського. І хоче подарувати його Прусу Томашу як представителю польського народу, як товаришу і організатору мистецтва світу з польської сторони, і тим самим зробиш такий шацунок до такого чоловіка. Спасибо большое, Томас, за то, что ты много сделал для нашего спорта.
для нашего спорта много сделал, потому что первый чемпионат мира – это показательное соревнование для нас, очень ответственное. И я считаю, что оно прошло на высоком уровне. То ты казак сейчас? No tak, tylko następnym razem jeszcze raz tak. I dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że jako Polska pokazaliśmy jak najbardziej od siebie cały występ, że wyszły Mistrzostwa Świata Hortingu 2015. Super, co mam dużo więcej powiedzieć. No mam nadzieję, że może znowu w jakimś tam czasie się spotkamy i znowu coś będziemy organizować obopólnie. Dziękuję bardzo. Chętnie na zakończenie usłyszę, co prezydent myśli o tych pierwszych mistrzostwach świata w Hortingu. No, po pierwsze, ja chcę сказать, что мне приятно, что очень много стран, которых мы, в принципе, не ожидали, откликнулись, были на этом соревновании. Zdziwiło też, że przyjechało kilka stron, kilka drużyn z innych krajów. Tak jak no, ostry bardzo sport i to dziwi, że przyjechali powalczyć na polską ziemię. I plus jeszcze здесь, na tym соревновании, несколько спортсменов были высокого международного рейтинга, в десятке лучших спортсменов мира ММА. Тут було пару спортовців з України, які в рейтингу ММА стоять в десятки зараз на поziomie światowej. Światu. Rozumiem, czyli oceniasz wysoko ten turniej. Da. Właściwie te mistrzostwa, bo nie turniej. Da. Очень приятно, что польская сторона была очень гостеприимной. Мы всегда, когда посещаем страну Польшу, всегда чувствуем, что это наши товарищи, наши братья. Tu już Państwo zapewne zrozumieli, że wychwalił Polskę, wychwalił nas wszystkich. Dziękujemy serdecznie, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że niesamowici są ci młodzi chłopcy z Ukrainy. Oni przecież z gołymi rękami mogą pójść na kogoś uzbrojonego. Чи може ті хлопці, які виступали, ну, так дуже навчені, і, в принципі, чи можуть зупинити загрозу з людини зі зброєю? Смотря з якою, смотря з яким оружием. Будемо відкровенні, я як і розумію, що потрібно вміти заниматься со всем оружием, но если придется, на всякий случай, может быть один случай за всю жизнь, к которому нужно быть готовым. Ну, залежит от брони, яка бронь, и то есть поважне питання, а старше, може, чоловік мусі, не мусі, а чоловік може займовувати ціле життя, спортувати. І тільки один раз використовуєш цей шанс і використовуєш ту техніку. Може так і стати з кожним в житті, що може і пусть на бронь, як запитали ще, з головими ринками. Оби не мусили, і оби їх кар'єри тривали на спортових матах. Дуже правильно ви заметили, що бойцы свое искусство должны показывать только на ковре, а не в жизни. На этом стоит воспитание, единоборство как система воспитания, любое единоборство. Оно должно быть на добрые дела. Ну, были, были какие-то спорт в штук-вальках. Заводників, яких були, яких в штуках вальки, мушу використати техніки тільки в целях для себе, для хартування свого духу, для хартування свого тіла і оборони своєї родини, оборони себе. І ані в якому випадку не використати то на вулиці. І учимо то в школах своїх, що маємо тільки так мислити і і то виходить нам то. З тих хлопаків виходять дуже добре військові, поліціянці, які бронюють і наші терени, наш край. І робимо порядок в наших містах.